Witam z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu będzie o tylko i wyłącznie bitcoinie do dolara. Na wykresie tygodniowym widzimy właśnie bitcoina do dolara. U brokera JFX jest historia do wglądu od 2011 roku. Nawet na TradingView ciężko znaleźć taką historię. Bardzo ważne jest też to, że są tutaj uwzględnione Świece soboty i niedzieli, i teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ jesteśmy świeżo po wybiciu poprzednich szczytów czyli jesteśmy tutaj powyżej szczytów z przełomu 2017-2018. Poprzedni szczyt był osiągnięty dokładnie można to sprawdzić dokładnie był osiągnięty. 17 grudnia 2017. Po osiągnięciu szczytu była korekta mniej więcej o prawie 50%, także duży zasięg korekty, i ta korekta przebiegła w trakcie 6 dni od osiągnięcia szczytu, także tutaj na tym rynku występuje bardzo duża zmienność. Później następnie odbicie, ale już mieliśmy okres Bessy. Oczywiście jest to historia, a samo to dojście, czyli Hossa z 2017 roku na rynku kryptowalut, głównie Bitcoina i innych pozostałych altcoinów, trwała mniej więcej okres półtorej roku, ponieważ wszystko zaczęło się. Tutaj tego nie widać. Na wykresie tygodniowym będzie to lepiej widoczne. Wszystko zaczęło się mniej więcej tutaj, jeszcze w 2015 roku, ale czy ktoś kupując tutaj w 2015 roku wytrzymał cały praktycznie ten wzrost? Według mnie jest to wątpliwe. Taki faktyczny wzrost rozpoczął się dopiero po przebiciu tych poprzednich szczytów z przełomu 2013-2014, czyli listopad 2013 roku. Mieliśmy szczyt na poziomie 1175 dolarów. Później okres Bessy trwający mniej więcej półtorej roku, Dołki w granicach, w okolicach 170 dolarów, później Hossa, w sumie aż do tutaj, u tego brokera, jest to poziom 19,900. Dokładnie jest to 19,891, także Hossa do 19,871. Od razu, tak jak mówiłem. Minus 50% prawie spadku, następnie okres bezsy trwający. Jak się okazuje, tutaj były dołki, czyli trwający około jednego roku. Następnie świetlana przyszłość altcoinów, gdzie większość projektów po spadkach o 95% zrobiła wzrosty nawet dziesięciokrotne. Większe altcoiny zrobiły czterokrotne, bitcoin zrobił tutaj wzrost razy 3, natomiast średnia dla kryptowalut ogólnie było to odbicie razy 5. Później, po wygenerowaniu tego szczytu w okolicach 14 tysięcy, mamy okres znów korekty, gdzie najważniejszy jest ten spadek w marcu. Teraz przejdźmy na wykres dzienny, do tego spadku dokładnie, gdzie ten spadek odbył się w ciągu w sumie dwóch dni i wynosił mniej więcej minus 50% w ciągu w 2 dni. W ciągu dwóch dni minus 50%. Z okolic 8000 do okolic 4000 na niektórych giełdach było nawet 3700 dolarów, później mamy odbicie. Następnie takie wydarzenie, które jest bardzo ważne na tym rynku bitcoina, był to halving w okolicach 12 maja 2020. Wróćmy teraz do wykresu dziennego bitcoina do dolara. 12 maja jest to dokładnie tutaj ten dzień. I zauważcie, Bitcoin od momentu halvingu nie był już w ogóle tań, nie był tańszy po prostu od tego momentu. Był tylko i wyłącznie droższy. Jeśli chodzi o dokładny poziom, było to przy poziomie 8700, następnie około 2 miesiące płaskiego rynku. Typowej konsolidacji bocznej, i tutaj wzrost na przełomie końcówki lipca i sierpnia, związany z tym, że powstało bardzo dużo projektów DeFi, i one miały swój czas, swoją hosę. Z tej perspektywy obecnej widać tutaj, że był to niewielki wzrost, ale jeśli tylko cofniemy się, no to widać tutaj było, że był to wzrost znaczący. Co dzieje się dalej? Dalej mamy korektę, i następnie tutaj wiele dużych instytucji wchodzi w bitcoina. Czy to instytucje płatnicze, czy nawet fundusze, a nawet banki. Mamy wzrosty, które cały czas tutaj jeszcze trwają. I teraz. Co do tego swingu wzrostowego, pełnego od tych minimów na 3700, do obecnych szczytów, tutaj u tego brokera jest to szczyt w okolicach 23603, czyli 23600 do łek od 3700. Mamy tutaj zasięg procentowego wzrostu w granicach około 530%, a jeśli tutaj ten dołek potraktujemy jako 4000, no to okolice 450% wzrostu. Kolejna kwestia. Zasięg największych korekt. Czyli mamy tutaj taką dużą korektę tutaj i tutaj. Oczywiście można to zmierzyć, czyli sprawdźmy. Tutaj największą korektę. Ona została tutaj przebita. Nawet ponad tydzień cena pozostawała poniżej krawędzi. Natomiast musimy ją zwiększyć, ponieważ tutaj zasięg większy. Tutaj już zauważcie krawędź. Momentalnie cena zareagowała na właśnie ten poziom. Wykonała. Od razu wzrost, nowy szczyt i znów należy zwiększyć tą korektę. Także obecnie największa korekta w tym ruchu to okolice 3150. Także od obecnego szczytu krawędź korekty przebiega, krawędź overbalansu mniej więcej na poziomie 20500. I co w związku z tym? W związku z tym jest to, że jeśli tutaj spadniemy, wiele osób będzie tutaj wchodzić na poziomie krawędzi, ponieważ ten swing wzrostowy z największą korektą ma tutaj krawędź. Ale jeśli cena spadnie dalej, to te wszystkie osoby, które tutaj wejdą na tej krawędzi, będą sprzedawały bitcoina do dolara, i tutaj może rozwinąć się. O wiele mocniejsza korekta, która zapoczątkuje nowy swing spadkowy. Obecnie cały czas obowiązuje ten swing wzrostowy, natomiast są już pewne oznaki przegrzania, czyli mamy tutaj wybicie mniej więcej z tego kanału cenowego i nawet wybicie z tego kanału. Tak jak mówiłem już, Tutaj można przeprowadzić taką analizę tendencji wzrostu według linii trendu, ponieważ mamy tutaj zarówno wszystkie świeczki z tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, a także świeczki weekendowe, z soboty i niedzielę. Także mamy taki trend o powolnym nachyleniu, natomiast tutaj mamy. Też takie nachylenie przyspieszone. I co w związku z tym? Najważniejsze są momenty przebicia, czyli gdy trend wykracza w górę. Według właśnie tego cena powinna wrócić do tych poziomów. Oczywiście może dalej rosnąć, ale jeśli będzie wracała, to powinna właśnie zahaczyć ten poziom. I co bardzo ważne, korekta do 21200 będzie wydawała się naturalną korektą. Po prostu rynek spadnie, odbije w górę i każdy dalej będzie uznawał ten wzrost, ten swing, który obowiązuje za istniejący. Natomiast, już ta korekta do tych poziomów do 14500, no to już będzie budzić wątpliwości, czy tutaj. Ten swing wzrostowy nadal obowiązuje. Także podsumowując, co teraz, co wydarzy się w przyszłości, ja osobiście czekam na poziom 2500. Jeśli tutaj będzie odbicie z tego poziomu, to będę utrzymywał tą pozycję long, właśnie z wejścia na 2500, bo trzeba wiedzieć, że nie można wchodzić na spóźnionej reakcji. Wejście odbędzie się w taki sposób, że będzie tutaj pozycja oczekująca do otwarcia, cena spada, pozycja otwiera się po 2500 i wtedy podejmujemy decyzję, co dalej z otwartą pozycją. Czy ją utrzymujemy, czyli cena odbiła i porusza się w górę, czy jednak zamykamy pozycję, ponieważ cena tutaj spadła i porusza się na przykład po 19800. 19,500 przez dłuższy czas, wtedy taką pozycję zamykamy, i wtedy, jeśli właśnie będzie taki scenariusz, gdzie cena nie zareaguje na poziom 2500, no to będę czekał na poziom w granicach 14,500. Aktualnie bez pozycji na bitcoinie, lepiej według mnie. Mieć pozycję na Altach. Podam tylko jeden główny argument dla zwolenników krypto. Ci, którzy trzymają nadal krypto, powtarzają to, iż po przebiciu poprzednich szczytów bitcoin wzrósł około 15 razy. Natomiast tutaj, jeśli ma się to powtórzyć, to razy 15, 20 tysięcy. Daje to nam 300 tysięcy. I to zauważcie w ciągu maksymalnie 9 miesięcy. Także, jeśli historia ma się powtórzyć, to będzie bardzo ciekawie. Na sam koniec, jeszcze kilka słów o akcjach CD Projekt. Obecnie jest to gorący temat. Z tego powodu, że są już. Podsumowania, że ostatnia gra Cyberpunk po prostu im nie wyszła. Sony wycofał ze swojego sklepu. Sprzedaż została zablokowana. I tutaj, co do akcji CD Projekt, to według mnie bardzo ciekawym poziomem jest 160. Na tą chwilę, według mnie, nie ma jeszcze wystarczających informacji żeby tutaj robić jakieś szczegółowe analizy, ale ten poziom 160 jest bardzo ciekawym poziomem. W tym nagraniu to już wszystko. Pozdrawiam i życzę zysków. Oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.